Jeszcze raz witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na przedstawieniu noworocznym pod tytułem Dziewczynka z Zapałkami. Witam wszystkich serdecznie, którzy są pierwszy raz w naszej placówce. Tak? Witam bardzo, bardzo serdecznie panią Urszulę Juszkiewicz, dobrze mówię, opiekuna dziennego domu pobytu seniora. Pana Łukasza Michałkiewicza, dyrektora Biblioteka Centrum Kultury. Dobrze? Witam wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Witam wszystkich klubowiczów z domu klubu seniora. Tak? Witam bardzo serdecznie. Zaprosiliśmy państwa tutaj na przedstawienie noworoczne z takim przesłaniem. Nie bądź obojętny. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Zdrowia, zdrowia, zdrowia i 100 lat życia. Pociechy z wnuków z okazji zbliżającego się święta Dnia Babci i Dziadka. Wszystkiego dobrego, żebyśmy się odwiedzali nawzajem, żebyście państwo mogli przychodzić do nas, żeby nie było zamknięcia, tak jak przez te ostatnie lata były. Wszystkiego dobrego i z przesłaniem nie bądźmy obojętni. Oddaję głos grupie sześciolatków, których wychowawczynią jest pani Karolina Wójciuk. Przygotowała przepiękne przedstawienie Dziewczynka z Zapałkami. Zapraszam do obejścia.
chwilinną, mroźną noc, gdy radość trwała do świtania, po śniegu boso dziewczynka szła, niosąc zapałki do sprzedania. W domu biednym królowie, ojciec cechał z mamą, więc choć za jeden marny gros, zapałki chciała sprzedać panu. Coraz ciemniej było z oku, ona miała łezki z oku, choć garść zapałek miała, ani jednej nie sprzedała.
Ja, Krzysztof, co dostałeś pod choinkę? Mam nadzieję, cyklotki. Nasze jest od bardzo dawna. A ja chciałbym dostać ogromne auto. To świetnie, drugi dzień świąt wpadnę obejrzeć. Co teraz robimy? Może mi pałfana? Nie, porzucajmy ze śmieszkami. Ty ze jeden bałwan. Bardzo ciepły!
Thank you.
grzać. Babciu, babciu. Przyszłaś do mnie, jestem taka sama. Już nie zaznasz nigdy głodu, ani biedy, ani chłodu. O nic nie martw się, kochanie, nic ci złego się nie stanie. Jestem teraz tu, przy tobie i dla ciebie wszystko zrobię. Babciu, zabierz mnie, gdzie ty tam jesteś, gdzie nie ma chłodu. Babciu, zabierz mnie ze sobą do nieba. Siedziała zmarznięta, skulona pod schodami.
ważny morał, przyznacie sami, aby otworzyć swoje serca dla wszystkich ludzi przed świętami. Wśród Maryi, żeby do wszystkich innych, te dzieci, które mają mniej, dzielmy się z nimi tym, co mamy, i w innym życiu będzie żyć. Dzielmy się dobrem i uśmiechem, bo dobro to do siebie ma, że rozdawane szybko wraca i wtedy moc podwójną ma. Spójrzmy na innych, wróćmy do domu. Wszystkiego dobrego, kochani. Wszystkiego dobrego na ten rok i na następne. Brawa dla nas. To my tak razem jeszcze z panią Ulą. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ja powiem szczerze, podczas przedstawienia miałem wiele sytuacji z dreszczami, a to znaczy, że wywołaliście bardzo duże emocje. Gratuluję aktorom, jesteście perfekcyjni. Jak pięknie zastępowaliście się w jakiejś trudnej sytuacji, to no, przyjemnie na was się patrzyło. Ja chciałbym też pogratulować paniom, bo wiem, jakie to jest wyzwanie i wymaga wysiłku. Nauczycielem z wykształcenia, więc wiem, ile pracy trzeba poświęcić. Pani dyrektor, gratuluję, że to tak pięknie wyszło i nie bądźmy obojętni, zwolnijmy na chwilę, chociaż to nie jest takie łatwe, ale starajmy się. I tu na ręce pani dyrektor. Ja się dzielę książkami z wami i słodkościami. Dziękujemy ślicznie. My mamy też słodkości z klubu seniora. My jesteśmy naprawdę bardzo wzruszeni. No przepiękne przedstawienie, naprawdę, że podejrzewam, że każdy się rysy oczy patrząc na przedstawienie po prostu dzieci. Jak to pięknie po prostu Chcieliśmy, żebyście Państwo wyszli wzruszeni. No, dziękujemy ślicznie. Dziękujemy, kochani. Jak widziałam, że pan Marian miał ocierał łzy, tak? Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ślicznie dziękujemy za piękne przedstawienie, które wszystkim tak spowodowało udział. Dziękujemy ślicznie. Idźcie teraz wszyscy ze mną. Dziękuję ślicznie. Nie, 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 nie